Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Przedsiębiorstwo Budowlane Jaskulscy, Dom Seniora Marconi, cykl English jest głupi, Studia Status i portal doba.pl. Radio Doba. Radio Doba. Każdy na temat. Rozmowa polityczna. A w studiu Radio Doba? O, już na początek powiedziałem nieprawdę. Nie jesteśmy w studiu Radio Doba. Jesteśmy w Bibliotece Miejskiej na Sikorskiego w Dzierżoniowie. A moim Państwa gościem jest pani Janina Ochojska. Dzień dobry. Jestem bardzo szczęśliwy, że mam okazję rozmawiać z człowiekiem, którego podziwiam przez wiele lat. I na początek naszej rozmowy trochę prywaty. Wczoraj spotkałem moją siostrę i mówię, że dzisiaj będę robił następnego dnia podcast właśnie z panią. Ona tak na mnie patrzy, tak: Tomek, musisz to powiedzieć. Ja cię proszę, bo nie wiem, czy mi się uda dopchać do pani Janiny na spotkaniu, które dzisiaj w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury. Podziękuję jej w moim imieniu. Ona jest dyrektorką OREW-u w Dzierżoniowie i pani, to było około 2 lat temu, bardzo im pomogła. Tak po prostu, wynikało to z pani. To wynikło z biura europosłanki, przecież pani jest europosłanką Parlamentu Europejskiego. Ona po prostu chciała te podziękowania przeze mnie przekazać. Może drugi raz dzisiaj po 17:00 się uda. Dziękuję bardzo. Tak po prostu. Chciałem to powiedzieć, także trochę prywaty. Mam nadzieję, że moi słuchacze nie będą się gniewać, że trochę tej prywaty tutaj włączyłem, także... Jeszcze raz w imieniu mojej siostry, moim też, bardzo dziękuję. Przypomnę, w studiu Janina Ochojska, posłanka Europarlamentu z Koalicji Obywatelskiej, założycielka, i tutaj to jest według mnie najważniejsze, polskiej akcji humanitarnej. Pushbacki są nielegalne, pomaganie jest legalne. To wystawa, z którą jeździ pani po kraju, ale nie tylko, bo przecież ten początek był, o ile pamiętam, w Brukseli. Jaki jest cel tej wystawy, jaki jest odbiór dotychczasowych wystaw i spotkań, które ma pani w no nie tylko w naszym kraju? Znaczy, zacznę od takiego celu, może nie najważniejszego, ale jednak bardzo ważnego. Ludzie, oglądając tę wystawę, mogą przekonać się, czy rzeczywiście ta wystawa, jak to niektórzy komentowali, podczas kiedy była prezentowana w Unii Europejskiej, w parlamencie, czy ta wystawa rzeczywiście jest pluciem na Polskę. Ta wystawa pokazuje pewną rzeczywistość, o której my Polacy musimy wiedzieć, której powinniśmy się sprzeciwiać. Dlatego, że to, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy, niszczy wiarygodność Polski. Wiarygodność Polski jako kraju, który szanuje prawa obywatelskie i prawa człowieka. Ta wystawa jest oskarżeniem, tak, tych, którzy są winni tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Ale przede wszystkim ja chciałabym, żeby ludzie zrozumieli, że jeżeli mówi się o czymś, co dzieje się w Polsce, a to jest dla nas przykre, niewygodne, nieprzyjemne, bo nie jest nam przyjemnie, jak mówi się o nas, o, Polacy nie pozwalają dzieciom i ich rodzinom osiedlić się w Polsce, o, Polacy wyrzucają dzieci do lasu, do nadruty, do Białorusi, gdzie jest niebezpiecznie. Więc ta wystawa jest pewnego rodzaju oskarżeniem, ale nie wymierzonym przeciwko Polsce, tylko pokazującym, co musimy jeszcze w Polsce zmienić. Od razu chcę tu uprzedzić tych, którzy pomyślą sobie, bo tak najczęściej bywa, no ale dlaczego oni tutaj przychodzą? No to niech nie przychodzą. To nie będą mieli problemów, to tak? Nie będą mieli problemów, no ale to są ludzie z Jemenu, z Syrii, z Afganistanu, krajów, gdzie albo toczą się wojny, albo mamy do czynienia z takimi reżimami, przed którymi ludzie po prostu uciekają. Nam, ludziom niosącym pomoc na granicy, chodzi tylko o jedno, żeby było przestrzegane prawo. To znaczy, że osoba, która znajduje się już na terenie Polski, obojętnie czy weszła tam legalnie, czy nielegalnie, powinna się rozpocząć procedura wobec takiej osoby. Każdy ma prawo złożyć wniosek o ochronę międzynarodową. Jeżeli składa taki wniosek, a ostatnio ta grupa z dziećmi, z 11 dziećmi, krzyczała cały czas, że chcą złożyć wniosek, zaczyna się procedura.
I teraz w zależności od tego, czy takim osobom zostanie przydzielony jakiś sposób ochrony, tak? Albo status uchodźcy, albo tymczasowy pobyt. No, są różne formy. Wtedy decyduje się o tym, czy ta osoba pozostanie w Polsce, czy nie. Jeżeli nie dostanie takiej ochrony, bo polska władza zdecyduje, że nie, że z jakichś powodów i oczywiście Polska ma prawo do tego. Ale to musi wszystko być robione zgodnie z prawem. Wtedy takie osoby są deportowane. Tak, tak, bo jakby... Natomiast tutaj w ogóle nie stosuje się prawa. Ruszyła pani z tą akcją i pomocy i potem tych wystaw, to często pojawiały się takie opinie, że pani chce tych wszystkich ludzi przyjmować. I ja też to słyszę w wywiadach z panią, że często właśnie pani podkreśla ten element prawny. To nie znaczy, że na pewno ci ludzie tutaj zostaną. Tak. Przed chwilą do pani powiedziała o tym, że można ich po prostu deportować, tak? Bo tak działa prawo i pani się na nim opiera. Ja chciałem taką dygresję do tego, co pani mówi, bo często o tym, co się dzieje na granicy białoruskiej, rozmawiałem z moimi przyjaciółmi, znajomymi, pracownikami mojego portalu, że jeden z nich jest głęboko wierzącym katolikiem, który powiedział takie zdanie, które będę długo pamiętał, że przyszły czasy, że to lewacy są chrześcijanami. I powiem pani, że to ciarki mi przeszły po plecach, bo to mówi głęboko wierzący chrześcijanin, katolik i mówi, że zmieniło się, że tu nie chodzi o to, kim my się określamy, tak? Tylko nasze czyny i postępowanie, tak? Sposób myślenia, działania, identyfikujemy się jako, i on mówi, lewacy jako chrześcijanie. To brzmi dziwnie, ale mówi to katolik i to głęboko wierzący. A spełniają nie ktoś... coś, co nazywamy chrześcijańskim miłosierdziem. Miłosierdziem, prawda? I obowiązkiem, tak? Tak? To taka dygresja do tego, o czym rozmawiamy, że z jednej strony jakby prawo i o tym pani mówi, bo to jest oczywiste, a z drugiej strony takie typowo ludzkie odruchy. No, tak. Naprawdę, no, przerzucanie przez siatkę dziecka, które akurat ma trochę ciemniejszy kolor skóry, bo to najczęściej niestety jest też tym powodowane, albo jest na tej, a nie innej granicy, prawda? Bo tak. To też o tym mówimy. No, nie jest po prostu tak po ludzku zwyczajnie w porządku, ale jednocześnie nawiązujemy do tego, co pani mówiła, czyli prawo. Działać tym, wszystko zgodnie z prawem. Jeszcze jako argument ludzie też podają to, że to są ludzie nasłani przez Łukaszenkę. Tylko, że oczywiście o tym można dyskutować, czy tak jest, czy każda z tych osób. Drudzy oszukani. No. Tak, tego nie wiemy. Tak? Ale wiemy jedno. Wyrzucając tych ludzi z powrotem na Białoruś, na te druty, czy przez druty, my tak naprawdę dołączamy, popierajmy w ten sposób tę politykę Łukaszenki. Tak? Bo robimy to, czego on się po nas spodziewał. On spodziewał się właśnie tego, że będą wywózki, że będą łapanki, że narobi to dużo hałasu. Gdybyśmy tych ludzi przyjmowali i wchodziliby w procedurę, byłaby decyzja, zostają, nie zostają, są deportowani, to wtedy Łukaszenka nie miałby argumentów. A tak my mu stale dostarczamy argumentów. Niestety. A jak dzisiaj wygląda sytuacja na granicy? No, stale można powiedzieć tak samo. Tak. W lesie jest bardzo dużo ludzi już po stronie Polski. Ludzi, którzy koczują czasami od miesięcy, czekając na okazję, żeby przejechać nielegalnie do Niemiec albo do któregoś innego kraju Unii Europejskiej. Bo to są ludzie, którzy mają rodziny i próbują dołączyć do rodziny. Była taka kobieta, która miała jedno dziecko w Szwecji, jedno dziecko w Niemczech z ojcem. No i próbowała się do nich przedostać. Tak? Jak taka osoba, która pochodzi na przykład z Jemenu albo z Syrii, ma dostać wizę? Nie ma takiej możliwości, prawda? Więc nie da się legalnie wjechać. A z kolei wiadomo jest, że Niemcy, jeżeli ktoś przybędzie nielegalnie do Niemiec, a ma rodzinę albo jest ciężko chory, to takie osoby zostaną w Niemczech. Niemcy takich ludzi nie odrzucają. Chyba podobnie jest w Szwecji. Wiele lat temu śpiewaliśmy
my jako Polacy piosenkę Amury runą. Czy te na granicy z Białorusią i ten planowany na granicy z obwodem kaliningradzkim także runą? Czy być może jest jakiś argument za tym, żeby te mury zostały, chociażby pomijam już uchodźców, tylko czy to nie jest też jakaś forma zabezpieczenia przed tą agresją ze wschodu, czy białoruską, czy rosyjską? To znaczy tak, to są tak naprawdę mury propagandy. Chodzi o to, żeby pokazać, że rząd dba o nasze bezpieczeństwo. Natomiast jest wprost przeciwnie. Mury wcale nie zwiększają naszego bezpieczeństwa, bo nawet jeżeli mówimy o agresji rosyjskiej, to proszę mi wierzyć, wystarczy kilka czołgów i rozjadą ten mur w ogóle bez problemów. Więc... No widzimy, że ta wojna toczy się niestety na niebie. Tak, tak. No wie pan, obojętnie, tak, stawianie muru w żaden sposób nas nie zabezpiecza. O co chodzi w ochronie granic? Bo nie mówmy o obronie, bo my nie musimy bronić granic. Tych granic nie atakuje. No dzięki Bogu na razie tak. Nie musimy. Chronienie granic polega na tym, że my wiemy, kto przekracza tę granicę w kierunku Polski. Czyli co, wystarczy takie te elektroniczne zabezpieczenie? Wie pan, w jaki sposób ma być chroniona, to niech decydują o tym ludzie, którzy na tym się znają. Dzisiaj ta technika, która się niezwykle rozwinęła, pozwala na takie kontrole. Ale ja chcę powiedzieć o czymś innym, bo ja nie chcę decydować o tym, jak czy to ma wyglądać. Tak, czy inaczej. Tylko wie pan, jeżeli do Niemiec przedostało się nielegalnie właśnie, czyli są około 15 tysięcy osób od czasu, jak jest mur, przedostało się przez granicę białoruską do Niemiec. Niemcy są niezwykle skrupulatni i robią ankiety, więc wiedzą, że przybywają do nich ludzie, którzy przekroczyli granicę polsko-białoruską. To są dane z Niemiec. Więc jeżeli mur nie potrafił powstrzymać tych 15 tysięcy osób, to wie pan, to ja zaczynam mieć obawy, bo może w ten sposób przedrze się jakiś terrorysta, tak? Już no, czy jakiś mieliśmy, szpieg i tak dalej. I tak, dalej. Tak. Mieliśmy wypadki już, że nadlatywały nad Polską jakieś niezidentyfikowane obiekty, że znaleziono pozostałości po pocisku rakietowym. Władze, jakby rząd, który jest właśnie od tego, żeby nas chronić, nic nie wiedział. No, przerzucają generałowie odpowiedzialność na ministra, minister na generałów. No tak, ale wie pan, no, ale są na pewno... osoby odpowiedzialne, to nie jest moja sprawa, tak? Ja żyję w tym kraju, robię to, co do mnie należy, ale też oczekuję od innych, żeby robili to, co należy. No i teraz proszę zobaczyć, ten mur, przed czym on nas chroni? On tylko powoduje, że migranci czy uchodźcy, bo to są i tacy, chcąc dotrzeć do bezpiecznego miejsca, zrobią wszystko, poświęcą nawet swoje życie. No nawet życie. Tą liczbę, którą pani podała, 15 tysięcy, i to według Niemców, no to jest taka liczba szokująca tak. Troszkę. Więc proszę. Chcę tylko jeszcze dokończyć, tak, że ci ludzie zrobią wszystko, żeby tę granicę przekroczyć. W związku z tym robią podkopy, wspinają się na ten żelazny płot, bo to właściwie nie jest mur, tylko taki żelazny płot. Ranią się drutem żyletkowym, bardzo poważnie czasami, co może doprowadzić do wykrwawienia. Spadają z tego płotu, łamią sobie nogi, ręce. W tej chwili w lesie jest bardzo dużo osób ciężko rannych właśnie z powodu płotu. Tak. Poza tym my nie myślimy o dalszych konsekwencjach tego, co dzieje się na tej granicy, bo osoby, które straciły życie, 45 osób, osoby, które zostały pushbackowane, czyli wywiezione na granicę czasami kilkakrotnie, te osoby starają się teraz o odszkodowanie. Już grupa Afgańczyków uzyskała takie odszkodowanie, bo udowodnili, że byli wielokrotnie pushbackowani. No i rodziny tych, którzy zmarli na tej granicy, ponieważ nie udzielono im pomocy, będą dochodzić swoich praw.
Przypomnę, że wystawa Pushbacki są nielegalne, pomaganie jest legalne. Jest do obejrzenia w koło naszego dzierżoniowskiego kina Zbyszek i Ośrodka Kultury. Zachęcamy. Można także zdjęcia z tej wystawy znaleźć bez problemu w internecie, jeżeli ktoś takiej możliwości, żeby to na żywo zobaczyć, żeby z tego też mógł skorzystać. Rozmawiamy 6 czerwca 2023. Mówię o tej dacie, dlatego że jak ktoś za jakiś czas posłucha naszej rozmowy, żeby miał jakiś kontekst czasowy i odniesienie czasowe. Dwa dni temu, 4, w Warszawie odbył się Marsz Wolności, marsz z okazji tych pierwszych prawie wolnych wyborów. Zrobiło się z tego święto już od lat wolnej, demokratycznej Polski. Wiem, że była pani na tym marszu. Co pani czuła? Wiem, że to marsz zorganizowany przez Koalicję Obywatelską, przez Platformę Obywatelską, że jest pani jakby funkcjonuje w tej organizacji. Tylko ja odniosłem wrażenie, że to jednak było święto Polaków, a nie tylko Platformy, czy fanów, czy miłośników, czy zwolenników Platformy. Jak pani, co pani czuła, tak jako człowiek uczestniczący w takim marszu, pochodzie wielu Polaków? Czy było ich 500 000, czy 150 tysięcy? Według mnie to jest sprawa naprawdę drugorzędna. Uważam, że były bliżej 500 000 niż 150 tysięcy, ale po prostu był ogrom ludzi. I co pani czuła? Czy przede wszystkim radość. Radość ze spotkania ludzi z najróżniejszych miejsc Polski, ludzi, którzy przyszli w tej intencji, żeby pokazać, że jesteśmy razem. Wie pan, jesteśmy tak podzielonym narodem, że mamy taką potrzebę doświadczenia jakiejś wspólnoty. Wszyscy jesteśmy Polakami. Łączy nas ta sama historia. Może różnie interpretowana, ale mamy tę samą historię. Chcemy żyć w tym kraju i każdemu zależy na dobru tego kraju. No i teraz zobaczyć ludzi, którzy myślą podobnie, którzy pragną tego samego, co ja, czyli zmiany. Potrzebna nam jest zmiana. I to było bardzo mocno akcentowane. I też oczywiście co do tej zmiany, być może, że różnimy się w tym dokładnie, jaka zmiana, w jakim kierunku potem to powinno pójść. Niemniej ta zmiana na pewno dotyczy tego, że musi przestać rządzić PiS, który wyrządza Polsce ogromną szkodę. I to zarówno tutaj w Polsce odczuwamy to, ale to jest również odczuwane w Europie. A czy można powiedzieć, że to jest sygnał dla PiS, że ten ogrom ludzi niezadowolonych, że to jest sygnał dla PiS, że mają się czego bać, czy to też sygnał dla opozycji, że Polacy chcą zjednoczonej opozycji? Znaczy, wie pan, ja bym nie chciała, żeby ludzie z PiS-u się bali. No to, że utracą jakieś stanowiska, no to jest, wiadomo, jak jest zmiana władzy, to traci się stanowiska. Więc z tym się muszą liczyć. Zobaczymy, czy do tego dojdzie. Mocno wierzę, że tak. Natomiast bardziej mi chodzi o to, że dojdzie do pozytywnej zmiany, że może w końcu zaczniemy znowu być razem, będziemy mogli razem spędzać święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy, że nie będzie sporów przy stole weselnym, bo dzisiaj tak jest i to już ludzi bardzo męczy. Poza tym oczekuję też tego, że nie będzie kłamstwa. Ja bym chciała, żeby przyszli tacy ludzie, którzy będą rządzili tak, żeby można było im wierzyć, że to, co robią, robią dla dobra narodu, a nie dla dobra samych siebie. Dotyczy to oczywiście każdej partii politycznej, niezależnie od tego, która aktualnie rządzi. To hasło możemy za każdym razem każdemu powtarzać, żeby brał to do serca. To mówimy o tej wielkiej polityce, która oczywiście dotyczy każdego z nas, ludzi z Dzierżoniowa, gdzie teraz jesteśmy także. Przyjechała pani do Dzierżoniowa właśnie w związku z tą wystawą. Za chwilę po tym naszym podcaście nomen omen, tylko się pani odwróci i za chwilę przyjdą młodzi ludzie ze szkół średnich, wolontariusze. Po południu spotyka się pani z mieszkańcami Dzierżoniowa. Co chce pani przekazać młodym ludziom i o czym chce pani rozmawiać z mieszkańcami Dzierżoniowa, nawiązując do jednego i drugiego spotkania? Zacznijmy od tych młodych ludzi. Przede wszystkim liczę na pytania, bo opowiadać mogę różne historie. Mogę opowiadać o sobie,
o pachu, mogę opowiadać o parlamencie, możemy rozmawiać o polityce, ale chciałabym rozmawiać o czymś, co najbardziej interesuje młodych ludzi. Chciałabym dowiedzieć się o tym, co robią jako wolontariusze, co chcieliby robić w przyszłości. Młodzież, tak jak każdy... Jakiej chcą Polski. I jakiej chcą Polski, tak? Bo to oni w przyszłości będą tą Polską rządzili. A jak nawet nie będą rządzili, to będą w niej funkcjonowali, prawda? Tak, no będą na różnych stanowiskach, ważnych, mniej ważnych. Każdy człowiek jest ważny, bo każdy człowiek coś z siebie daje. Co chcieliby z siebie dać Polsce. To mnie bardzo interesuje. No ale oczywiście, jeżeli będą jakiekolwiek pytania, ja odpowiadam na każde pytanie, nawet na pytanie, ile mam lat. Więc nie ma z tym problemu. Nie zadam tego pytania, chociaż teraz tutaj przed pani przyjazdem, przed biblioteką pojawiły się osoby z napisem murem za polskim mundurem. Widziałem, bo byłem przy tym, przywitała się pani i zachęcała te osoby, żeby przyszły na to spotkanie dzisiejsze, tak. Żeby nie unikać też tych trudnych pytań o trudne sprawy. No taka jest też rola człowieka społecznika, taka jest rola polityczki czy polityka, bo te feminatywy też czasami mi jakby trudno przechodzą, ale na pewno z czasem się nauczę. Niech mi pani powie, jaki jest pani cel życiowy? Ja wiem, że takie górnolotne pytanie, że może lepiej, żebym zadał pytanie, ile ma pani lat, chociaż wystarczy wygooglować i łatwo się można dowiedzieć, to już nie jest problem. Na dzisiaj, ja się nie pytam o ten cel, który pani gdzieś sobie kiedyś wymyśliła, tylko taki dzisiaj, taki 6 czerwca 2023 roku. Co pani jeszcze chce zrobić? Co jeszcze chcę zrobić, to tego nie wiem. Na razie jestem w Parlamencie Europejskim. Chciałabym, chociaż to pewnie się nie uda, no ale trzeba próbować, chciałabym doprowadzić jednak do takich zmian w pakcie o migracjach, który pozwoliłby na mądre zarządzanie polityką migracyjną Unii Europejskiej, żeby każdy kraj miał pewne wskazówki, bo każdy kraj tworzy swoją politykę migracyjną. Polska jej nie ma. No i w każdym razie nie ma aktualnej, bo to, co zostało napisane wiele lat temu, to już nie jest aktualne. Przede wszystkim praca w Parlamencie Europejskim. Niebawem będę pracowała nad takim raportem dotyczącym nowych wyzwań pomocy humanitarnej i również używania jakby nowych środków pomocy, bo ten rozwój technologii też pozwala na inne formy pomocy niż takie, jakie były stosowane kiedyś, jakie stosowane są dzisiaj. To jest taka, no powiedzmy, program na rok. No ale oprócz tego jest oczywiście kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Będzie też kampania wyborcza tutaj do wyborów Polski. Tak. Za chwilę do samorządowych. Tak. Mnóstwo tych wyborów. Mnóstwo wyborów. I chciałabym nie tyle mówić ludziom, na kogo mają głosować, bo każdy sobie sam wybierze. Ale żeby ludzie szli głosować. No ja też powiem, żeby wierzyli w to, tak. Że mają to, że to jest prawo z jednej strony, a z drugiej strony obowiązek. Ja tak pani, no wiadomo, jestem dziennikarzem, więc ja tym bardziej nie mogę mówić, na kogo głosować i nigdy tego nie zrobię. Ale na pewno ja też, zachęcał ludzi, żeby naprawdę ten ich głos jest istotny dla tego kraju. Bo jeżeli to jedna osoba mówi, jestem w stanie uwierzyć, że nie ma na to wpływu. Jak to powie milion osób, albo 4 miliony osób, no to muszą mieć świadomość, że każda cegiełka buduje ten mur, ale ten pozytywny mur. Pozytywny, nie? Tak. Tak nawiązując mur, który będzie ścianą domu. Ścianą domu, tak, na którym będzie można położyć jakiś dach, tak, i żyć bezpiecznie. Wiele lat zachęcam do tego, żeby ludzie jednak szli, żeby dali wyraz nawet swojej jakiejś, nie wiem, złości, jakiejś nawet niechęci, jakiejś frustracji. Mówię o tych negatywnych uczuciach. Lub te pozytywne oczywiście, jeżeli mają, ale żeby jednak poszli i zagłosowali i nie mówili o tym, że dzisiaj jest z grillu szwagra, albo że mi się nie chce, albo że ja nie mam na kogo głosować. A jak się pytamy, a kto startuje, to ten człowiek najczęściej w ogóle nie wie, kto tego startuje. Nie wie, tak. A tłumaczy, nie wiem, swoją jakąś niechęć, lenistwo, czy po prostu jakby nieinteresowanie się tym tematem, tym, że na te wybory nie pójdzie. Także ja też zachęcam, tak jak pani Janina Opońska, do tego, żeby na wybory, po prostu jakiekolwiek wybory chodzić, bo to jest nie tylko prawo, ale według mnie
nasz obywatelski obowiązek. Ale też po prostu najprościej w świecie, tak? To my mamy decydować o tym, jakiej Polski chcemy, w jakiej Polsce chcemy żyć. Więc jeżeli nie oddamy swojego głosu, to nie będziemy mieć w tym udziału. I obowiązek oczywiście... Nawet nie będziemy mieli w sumie prawa do krytyki w takiej sytuacji. A zadając pani wcześniejsze pytanie o ten cel życiowy na dzisiaj, znamienne jest to, że pani jakby pokazuje ten rok, półtora do przodu. Nie patrzy pani dalej. To wynika z tego, że tak dużo jest dzisiaj, tu i teraz do zrobienia? Bo w sumie nie odpowiedziała mi pani. Znaczy odpowiedziała i nie odpowiedziała na pytanie. Czy jeśli chodzi o taką dalszą perspektywę, to wie pan, ja nie lubię gdybania. Jest konkret, wiem, co mam robić. Pewnie przy okazji będą jakieś wydarzenia, w które trzeba będzie się zaangażować. Zamierzam też angażować się w kampanię wyborczą, ale właśnie bardziej na zasadzie namawiania do głosowania i mówienia o tym, w jakiej rzeczywistości żyjemy, żeby ludzie mogli świadomie dokonywać wyborów. To i tak jest sporo. No, powinnam częściej chodzić na rehabilitację, w końcu na basen zacząć chodzić. Dla siebie nigdy nie ma czasu. Chciałabym go mieć trochę więcej, bo trochę mój stan takiej sprawności, bo stan zdrowia jest wszystko dobrze, ale sprawności no jednak się pogarsza. Więc to jest też taki program, który jest bardzo trudno realizowalny. Wie pan, z jednej strony trzeba się trochę poddawać rzeczywistości, ale umiejętnie, żeby nie pójść za bardzo z prądem, bo rzeczywistość nas czasami zaskakuje. I są różne spotkania, są różne spotkania, które potem zmieniają kierunek jakichś zainteresowań, potem innych spotkań. Ja bardzo dużo spotykam się z ludźmi. No, czego dowodem jest dzisiejszy pani przyjazd do Dzierżoniowa. Spotkanie tutaj ze mną. Naprawdę jestem pani wdzięczny, że znalazła pani mnóstwo czasu na to, żeby porozmawiać. Oczywiście tą rozmową podzielę się, przez to, że to podcast, podzielę się z całym światem, który będzie chciał tego podcastu słuchać. Z tym przesłaniem, o którym pani powiedziała. Oczywiście życzę pani przede wszystkim mnóstwo zdrowia i energii do tego, żeby nadal mogła pani pełnić swoją, nazwę to słowem, misją. No bo robi to pani od wielu lat i to zdrowie jest niezbędne do tego, żeby mogła pani to przez kolejne lata robić dla ludzi, którzy cierpią, dla ludzi, którzy mają dużo problemów. Ale też dla tych, którzy tych problemów nie mają i od nich też musi pani czerpać tą energię, prawda? Oczywiście. Bo bez tego po prostu nam się zwyczajnie będzie źle żyło, a zależy nam na tym, niezależnie od tego, na kogo głosujemy i czy głosujemy, zależy chyba wszystkim. Bardzo dziękuję. Ja z marszu wróciłam z takim dużym ładunkiem pozytywnej energii. Mi wprawdzie jej nigdy nie brakuje, ale... Ale nie jest pani, ale nie jest pani z kamienia. Dostałam takiego dodatkowego poweru i... No, jest dużo do zrobienia. No, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Znamy już plany na najbliższy rok. Wierzymy w to, że te plany za rok, jak mam nadzieję, gdzieś panią spotkam, to powie pani o kolejnych na następny rok, a potem znów panią spotkam. I przez kolejne wiele lat będzie pani mówiła o kolejnych planach i realizowaniu oczywiście tych planów, bo przecież nie tylko o plany chodzi, tylko tak jak dzisiaj pani powiedziała, o to żeby je realizować. Tak. Janina Ochojska, posłanka Europarlamentu z Koalicji Obywatelskiej, a przede wszystkim założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, była moim państwa gościem. Tym razem nie w naszym studiu. Taki fajny pogłos słyszę, więc będę miał jeden oryginalny podcast, który brzmi trochę inaczej niż pozostałe, bo jesteśmy w Bibliotece Nasikorskiego w Dzierżoniowie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Bardzo miłe spotkanie. Dziękuję. Słuchaliście podcastu Radia Doba. Radio Doba. Każdy na temat. Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Przedsiębiorstwo Budowlane Jaskulscy, Dom Seniora Marconi, cykl English jest głupi, Studia Status i portal doba.pl.